800 tysięcy złotych dla pracowników i pracodawców na szkolenia w powiecie kłodzkim. Powiatowy Urząd Pracy zorganizował konferencję partnerstwa lokalnego poświęconą nowym środkom finansowym, jakie otrzymał z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest narzędziem stosunkowo nowym, bo raptem kilkuletnim, ale zainteresowanie przedsiębiorców mimo tej pewnej nowości jest bardzo duże. Rokrocznie notujemy prawie 100% wykorzystanie tych środków, co pokazuje, że faktycznie jest to takie narzędzie i taka część Funduszu Pracy, którą przedsiębiorcy sami przecież płacą, która pozwala im efektywnie skorzystać na korzyść własnych pracowników. Zaprosiliśmy pracodawców przede wszystkim na to, żeby wspierać ten rynek pracy. Już mamy decyzje finansowe w miesiącu lutym na początku. Będzie spotkanie Rady Rynku Pracy, będziemy zastanawiali się, jak te środki podzielić racjonalnie, tak żeby każdy z pracodawców mógł skorzystać, żebyśmy mogli promować zawody deficytowe w naszym regionie i żeby po prostu jak największa liczba pracodawców mogła skorzystać ze wsparcia finansowego przy zatrudnieniu osób bezrobotnych. Wspomniał Pan o zawodach deficytowych. Jakie to są zawody tutaj w naszym regionie? Jak patrzymy tutaj na nasz rynek, to rynek jest przede wszystkim turystyczny. Wszystkie zawody związane z turystyką, zawody gastronomiczne, zawody związane z lecznictwem, to są zawody, które są poszukiwane, brak jest takich osób. I tutaj apel nie tylko dla pracodawców, ale również dla tych, którzy szukają pracy, żeby zgłaszali się do Urzędu Pracy, bo jesteśmy w stanie przeszkolić każdego bezrobotnego, jesteśmy w stanie pomóc osobom prowadzącym firmy po to, żeby mogli skorzystać ze środków Funduszu Pracy na przeszkolenie siebie i na przeszkolenie swoich pracowników. Konferencja była również okazją do przypomnienia, że w tym roku obchodzimy stulecie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, upamiętniając tym samym podpisanie przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego w styczniu 1919 roku dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument uznawany jest za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce. I wszyscy wiedzą, że służby zatrudnienia, publiczne służby zatrudnienia istniały już przed wojną. Stąd nasza tu obecność. Dzisiaj jest mowa na konferencji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym. W zasadzie w całej Polsce wszystkie urzędy pracy organizują takie spotkania, a tutaj przy okazji ja jestem z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Przyjechaliśmy z tą wystawą, żeby również tą okoliczność, która związana jest z naszym funkcjonowaniem, żeby pokazać. Można zobaczyć wszystkie oryginalne, tutaj są dokumenty, które dotyczą tamtego okresu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Tu są karty rejestracyjne, zaświadczenia, tutaj są przepisy w postaci ustaw, tutaj są całe roczniki, również opracowania naukowe, bo wtedy również analizowano przyczyny bezrobocia i ich skutki w kontekście jakby relacji, co jest przyczyną i co może wpływać na poziom bezrobocia. W trakcie konferencji przedstawiono także kryteria oraz procedury, według których pracodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie Kłodzkiego Urzędu Pracy lub osobistego kontaktu.